Witam serdecznie. Dzisiaj kopię sobie u pewnego starszego pana z Anglii. Po prostu kręciłem się po wiejskiej okolicy. No i postanowiłem po prostu zapukać i zapytać. I przemiły pan, z czego pamiętam, chyba ma na imię Ian, pozwolił mi tutaj pokopać na jego posesji. Nie jest to może jakiś ogromny areał. No i na razie nic nie wychodzi. Ale tutaj mam to piękne towarzystwo. Hej, Siuncia. Cześć, skarbie. Mam towarzystwo. Na początku mnie trochę oszczekał, jak stałem na drodze. Ale okazał się bardzo kochanym pieskiem i towarzyszy mi teraz właśnie w wykopkach. No jak na razie, oprócz jednej łyżki i paru metalowych śmieci, nic nie znalazłem, no ale będę próbował dalej. Mam nadzieję, że uda się. Postanowiłem, jako że nie mam jeszcze jakiejś fajnej kurtki ani plecaka. O, tak zrobimy. Nie mam jakiejś fajnej kurtki ani plecaka, gdzie mogę sobie to przyczepić, a na pewno Marcin ma jeszcze w zapasie, więc sobie po prostu kupię nowe. Postanowiłem panu Ajanowi, po polsku Janowi, powiedzmy sobie, no, panu Janowi, sprezentować naszą naszywkę. Myślę, że to będzie dla niego fajny upominek za to, że no, okazał serce i wpuścił takiego biednego Polaka jak ja. Oczywiście bez problemów. I co ciekawe, od razu jak tylko wpuścił mnie, no tam opowiedziałem mu, kim jestem, skąd jestem, co robię. Sięgnął do kieszeni i wśród monetek współczesnych miał dwa pensy, znaczy dwie monety po jednym pensie. Jedna z 1890, a druga z 1899. Super, w super stanie. Widać, że bardzo długo je nosił tam, ponieważ wytarte są. No i mówi, że sobie tak trzyma je po prostu. Jak ma podjąć jakąś trudną decyzję, to wtedy rzuca monetę i właśnie jedną z nich i podejmuje decyzję. A znalazł je, z tego co dobrze zrozumiałem, w jakimś źródełku, gdzie kiedyś rzucali monety. Także tak. Także pozdrawiam z tego pięknego miejsca spod Coventry. Ja i psinka. I wszystkiego najlepszego. No i dosłownie po mojej opowieści następny dołek i coś w końcu trafiłem. Coś trafiłem, a dokładnie guziczek metalowy, taki płaski, z dwóch stron. Wygląda, jakby był robiony z blachy jakiejś. Grubej blachy, ale nie jestem pewny. No fajny. Fajny. Oczywiście myślałem, że to moneta, bo taki rancik był. O. Kochany. Dobra, do następnego. No i coś fajnego mi wyszło, natomiast będę kończył już dzisiaj, bo powiedziałem panu, że tylko z dwie godzinki. No i tak z dwie godzinki już chodzę. Zapytam się go, czy mogę przyjść za tydzień. Myślę, że nie będzie miał problemu. I tutaj tą część przekopię, bo tak jak ten pan mówił, właśnie tam, gdzie są te duże drzewa, powinno być dużo śmieci. No i tak było. Natomiast tutaj, już gdzie jestem, i tutaj powinno być lepiej, więc przyjdę tu za tydzień, jeśli mi pan pozwoli, pan Jan. Natomiast teraz taka klamerka wspaniała. Myślę, że panu Janowi się spodoba. Może mi ją pozwoli wziąć ze sobą.
No i oczyściłem mu od razu ogródek, tak jak mówiłem na wstępie, jak dopiero się przedstawiałem, że przy okazji mu pozbieram śmieci. No to trochę śmieci mu pozbierałem, można powiedzieć. Na razie. No i to by było na tyle dzisiejszych wykopków. Oczywiście pan Jan pozwolił mi wziąć ze sobą przedmioty, mało tego. Oczywiście zaprosił mnie, żebym przyszedł za tydzień i zaoferował mi nawet pracę, żebym mu pomógł w przenoszeniu jakichś cegieł, pustaków. Pytał się, czy kogoś nie znam, ale wiem, że tak naprawdę chodziło mu o mnie. Więc powiedziałem mu, że jak tylko będę miał chwilę czasu, czyli właśnie za tydzień przy wykopkach, to mu pomogę. Nie wiem dokładnie, o co mu chodziło, no ale z chęcią mu pomogę. Także bardzo fajny pan. No dobra. To do zobaczenia. Siemanko, drodzy widzowie. Dzisiaj drugi dzień, niedzielne popołudnie. No i jest monetka. Zaraz zrobimy ostrość. Mam nadzieję. George V, 1933. Także jak na razie to jest moja najstarsza moneta w Anglii. No bardzo się cieszę. No tak się cieszę, jakbym znalazł przynajmniej pół hamerka. Nie no, żartuję. Ale super, cieszę się. Bardzo fajnie. Super. No, dołeczek. Dość płytki, wiadomo. Mój garecik nie jest jakimś mistrzem głębokości, ale nie jest zły, naprawdę. Muszę go pochwalić. Na razie. No. Znalazłem jaszczurę. Jakby ktoś zgubił z kluczem, to proszę do mnie napisać. Ale chyba dość długo leżała ta jaszczura. Oczywiście pytanie, jeżeli ktoś zgubił naprawdę, if somebody lost this key, he know what is right on the second side of this lizard. Jeśli ktoś wie, to znaczy, że to jego kluczyk. Bo tam coś jest z tej strony napisane. Ale nie powiem, bardzo fajna znajdka. Chyba sobie sam przypnę do kluczy tego jaszczura. No i taki długopis znalazłem teraz, metalowy. Wygląda na taki dość starszy egzemplarz. Pamiętam, że mój dziadek gdzieś tam w szufladzie miał schowane podobne, ale tak naprawdę nie mam pojęcia. Tu jest napisane tylko paper made, przyjaciel papieru. No fajny, ale nie pisze, sprawdzałem. Ktoś chce nożyczki? Proszę bardzo. Troszeczkę nadszarpnięte tutaj uchwyty, ale ostrze jak najbardziej, pierwsza klasa. Co jeszcze znajdę? Może temperówkę? No i była Nokia. A teraz, proszę bardzo, Sony Ericsson. Rozsuwany. Jest, rozsunął się. Nokia niestety nie działała. Bateria była rozsadzona. Podejrzewam, że taki soniak też. Korzenie tutaj ma w środku. Też sporo tu przeleżał, więc chyba nic z tego. No ale sprawdzimy w domu, no. Dobra, spokojnie.
George V. Ale wcześniej miałem half penny. A teraz mam one penny. No zajebiście. 36. Mega szczęśliwy jestem. Mega. No i dziwna rzecz taka. Ni to nabój. Czy to pocisk, czy to nie pocisk? Czy to kredka? Czy jakaś ozdobna rzecz? Teraz nie wiadomo. Może coś wiecie i mi powiecie. Dziwna sprawa. Tu ma dziurę wypełnioną ziemią. No i siemanko, małe podsumowanko. Tutaj współczesne monety, dwie dwudziestki, trzy trójki i cztery czwórki, jaszczura z kluczem, komura, psia kość, nabój, nie wiadomo co, ciekawe, długopis, no i dwa grzesie, half penny i one penny. One penny z 36, half penny z 33. Bardzo się cieszę z tych dwóch monet. Moje pierwsze. Pozdrawiam, na razie, hej. Ha, ha, ha.